program zaprasza wydawca Gazety Wyborczej z czwartkowym dodatkiem Duży Format z pełną kulturą. Na program zaprasza wydawca tygodnika Imperium TV. Na kabaret Olgi Lipińskiej zaprasza stopklatka.pl. Na kabaret Olgi Lipińskiej zaprasza Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Panie Aleczku, co ona robi? Tak jakby sprząta. O, teraz myśli. A teraz znowu zaczęła sprzątać. Co jej jest? Co, niestety, panie Janku. Barbary wypada 4 grudnia, akurat wolną sobotę i nie wyłgamy się od tych imieni, a ja nie mam pomysłu na prezent. No to wielka sprawa, pół litra się kupi i po kłopocie. Nie, daj pan spokój, to między innymi kobieta. No to się dorzuci jakiś, o, bukiecik i nie ma sprawy. Trzeba coś większego. Pan Piotruś chce się szarpnąć na kozaczki z firmy Syrena. Już drugi tydzień stoi w kolejce. Rany boskie, to aż taka uroczystość? Aś, no jak to będzie? Mnóstwo gości. Ona podjęła zobowiązanie, że posprząta, a ja nie mam pomysłu na prezent. Panie Janku, myśl pan. Może szalik? Nie. Trzeba coś innego. Myśl pan. No to może pół litra i... jakiś szaliczek. No jej mówię, że trzeba coś innego, coś no, większego. Większego? To ja nie mam pomysłu. Zaraz, ja zadzwonię do pana Piotra, może już jest. A pan niech włączy telewizor. Dobry. Przepraszam bardzo, ale ja otworzyłam telewizor. Zobaczyłam telefon, że on sam dzwoni i trochę się wystraszyłam. Nie, to pan Wojtek dzwoni do pana Piotra, bo właśnie nie wie, co kupić. Nie, ja tylko tak sobie dzwonię, prawda, towarzysko? Nie, pana Piotra nie ma, on stoi w kolejce po kozaki dla mnie na imieniny. Niech pan przestanie dzwonić! W telefonie siedzi kabarecik! Czego pani tu szuka? Czego pani szuka? Ja? No. Niczego, tylko no. Tak sobie oglądam mieszkanie. No. Przepraszam. Widzi pan? Prezentu szukała. To bezczelna, ja bym jej kupił. Państwowy gwoździk w celofanie. To jest świństwo. Ja raz na rok mam imieniny. Naprawdę można pomyśleć o czymś ciekawszym dla mnie. Ja wszystko słyszałam. Dziękuję bardzo za moje dobre serce. Taka wdzięczność sama sobie kupię. I jeszcze powiem panu Piotrusiowi. To bezczelna, podsłuchiwała. Podsłuchiwała. To nie zawsze podsłuchuje. Ja ją za to podglądam jeden. Panie Janku, rany boskie, kabarecik przyleci. Kto to dzwoni? Ona! Niech położy słuchawkę w tej chwili. Niestety za późno. Ja się nie boję, braci roję, kto ja się braci bać, ja wchodzę i mnie stoję. Ale czego miałbym stać? Ten kosz to wszystko moje, ten kosz to wszystko moje, ten kosz to wszystko moje, mam dwie koszule w nim. Ja się nie boję, braci roję, krym cym cym. Niestety za późno. I bardzo wam tak dobrze. Mówiłem nie dzwonić. Dobry wieczór państwu. Witam państwa jak zwykle niezwykle serdecznie. Wyrażę się tak wyrażę kabaret. Jak zwykle mamy dla państwa szereg wspaniałych niespodzianek, a głównie dlatego, że ja jestem we wspaniałym humorze i nic nie jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi. To jest właśnie powód mojej niezwykłej radości. Panie Wojteczku, kupiłem kozaczki. To jest niespodzianka, którą zaprezentujemy państwu dopiero 4 grudnia. A dzisiaj jest... No i czego tu szuka? Niech mi zejdzie z oczu na litość boską. A co to za pudełeczko? Nic, paszła won, dowie się we właściwym czasie. A jeszcze dzisiaj chcieliśmy państwu zaprezentować jedną z naszych grudniowych solenizantek. Proszę państwa, jak już zaznaczyłem, nic nie jest w stanie mnie dzisiaj wyprowadzić z równowagi.
I dlatego między innymi dla zemsty. Zaśpiewa dla państwa Barbara Kraftówna. Mówiłam nie ruszać! Lala, mało takich na ulicy i nie w każdym żyją mieście. Wprost na palcach można zliczyć kilku, jeszcze kilku parów, co po prostu nie z okazji świąt jakowyś, lecz na co dzień swoim paniom dają kwiaty doniczkowe. Nie cięte, na, bo kwiat cięty, co tu mówić, to już nie to. Choć przyjemność innym sprawia wciąż kobietom, ale nie da się porównać z doniczkowym. To zupełnie inny ciężar gatunkowy, przyznacie. Jeśli spuścić go swobodnie z pięter paru. No to choćby chłop był Goliat leży. No nie, skąd te dziwne we mnie chęci? Zapytania miewam liczne. Odpowiadam, to jest hobby me fizyczne. A szczególnie ciał spadanie wciąż frapuje mnie na nowo. Co się z ich energią stanie, gdy się zderzą z męską głową? Pytanie. Bo kwiat cięty weźmy pierwszy, lepszy z brzegu. W doświadczeniach tego typu do niczego płatki opór wytwarzają dodatkowy. Spadek wtedy jest, wybaczcie, nietypowy. Zupełnie. A w doniczce z górnych pięter kwiat strącony spada ruchem jednostajnie przyspieszonym. Jak trafię takim kwiatkiem w czubek głowy. W czubek głowy. Świeży chłop mi jest potrzebny w dalszych celach naukowych, w dalszych celach. Daj pan spokój, nic nie rozumiem. To co, to ona przechodnią głowy rozwala? Kto? Kraftówna podobno siedzi na balkonie i rzuca doniczkami w ludzi. Ja zadzwonię na milicję. Ale daj pan spokój, to dobra dziewczyna. No każdy ma jakieś hobby. Pan to na przykład lubi latać z donosami. Tak? No. O, widzi pan, a teraz na pewno zadzwonię. Panie Wojtku, panie Wojtku. Co? Milicja? Tak, o nie zupełnie. O co chodzi? Chodzi o to, że pani Basia siedzi na balkonie i wali czym popadnie w ludzi. I może być nieszczęście. To skandal straszny. Dlaczego ona to zrobiła? Ja nic nie wiem. Cały czas trzymałam ją w szafie i nagle zginęła. Może kto ukradł? Kto i co ukradł? Po kolei. A ja nic nie wiem. Przychodzili tylko pan Jarek i pan Wojtek. Sama z siebie przecież nie zginęła. Nie zginęła? Kto? Książeczka. Proszę państwa, moja, że się tak wyrażę, partnerka nie prowadzi mózgu, ale zapomnijmy o tym przykrym incydencie i bawmy się dalej. Złodziejką zajmą się odpowiednie organa. O? Nie mówiłem? Złodziejka i morderczyni! Ja dzwonię na milicję! Cicho! O, chłopaki przyjechali. Pójdę zawiadomić pana Piotrusia. I oto, proszę państwa, następna niespodzianka. Panie Piotrku, tak. Bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale właśnie jest już dorożka. Dobrze, dorożka. Dlaczego? To świetnie! Jedziemy do Świdra! Jedziemy do Świdra! Zaraz, nie, stop, chwileczkę! Proszę, najmocniej państwa, przepraszam, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Do Świdra. Do Świdra? Czy pan jedzie do Świdra? Bo ja jadę do Świdra, pan pozwoli, naczelnik Bączek. Pan czytał? Włoch Bambino w Kuble La Manche przepłynął. A to co, przepraszam? To cytra. Widzi pan, pewna pani lubi mój ton, więc ja dla niej zawsze z cytrą jeżdżę do Świdra. Gdzie pan mieszka? Na Bema. A popielniczek nie ma. O, wypalił pan sobie dziurkę. To plamka, to się wytrze. Chce pan? Zagram na cytrze. Schował się księżyc za chmurkę.
Wdał się księżyc za chmurkę. Piki, karo, krep, piki, karo, krep, piki, karo, krep. Pisze za chmurką laurkę. Piki, karo, krep, piki, karo, krep, piki, karo, krep. Pisze laurkę dla niny. Piki, karo, krep, piki, karo, krep, piki, karo, krep. Bo jutro jej imieniny. Piki, karo, krep, piki, karo, krep, piki. Pas. Imieniny! Panniny! Gdyż jest smutny mój złoty, gdy cię męczą kłopoty, zapamiętaj to słowo z sześciu liter. Świder na złe kompleksy, na artretyzm, na eklektyzm, na miłość, na samotność. Świder! Tutaj złoty kolego, możesz czytać hajnego, jakąś prozę albo buch, der lider. Niewysoko, nie za nisko, fenomenalne letnisko, świder. Powtarzam, świder. Powtarzam, świder. Powtarzam, świder. Powtarzam, świder. Imieniny! Pan Leniny! Panieczku, kochany, dlaczego pan krzyczy? Jakie imieniny pan Leniny? Rany boskie, Chryste, panie! Jakie imieniny? Jakie imieniny? Rany boskie! Panieczku, teraz spokojnie. Niech pan łaskawie powie, gdzie jest pan Wojtek i Basia? Pardon, panna Basia. Figrze, rany boskie! Razem? Tak, to głupstwo. Dla, ja mam niespodziankę, proszę pana. To jest bomba, dla mnie bomba. Tak. I słabo mi. Tak. Panieneczku, kochany, niech pan usiądzie. Tak, to już lepiej panu, może tak, pan mówić? Tak, niech pan usiądzie. Tak jest. I ja nie mogę siadać, bardzo mi się śpieszy, pan kabaret. Niech pan siada, to jest bomba! Panie Jarku, ale bomba! Jakaś artystka stoi w kabareciku, tu mnie nogami ze złości, przywiozła za sobą muzyka, pianino. I te, no, wiolonczele, a tego kretyna nie ma! Panie Wojteczku, kochany, tak. Kto gdzie stoi i jakiego kretyna nie ma? Tak, ja nie wiem, nic, ja nic nie widziałem, ja nic nie słyszałem, ja odwołuję! Panie Wojtku, kochany, no co pan wyprawia, że wszyscy ludzie na nas patrzą? No, ona tam stoi. Tak? I muzyk, tak. Tak? A kretyn płynął, kajakiem mi płynął? Tak. Tak. Panie Janku, kochany, trzeba się będzie zająć panem Wojtkiem, no niestety. Rzeczywiście kajak i kretyn. Kretyn spływał w kajaku na rzece, uśmiechnięty, szczęśliwy jak świniak. A że kretyn był, więc istoty rzeczy, z każdym kilometrem kretyn miał. Niebo było czyste, bez chmurek, rzeka niebieska i krzywa. I wołali źli ludzie, co się spieli na pagórek. Ach, spójrzcie, to kretyn spływa. Na brzeg wyszła żona w wianku z konwali, wyszedł szwagier z całą rodziną i płakali, i ręce załamywali, a kretyn płynął i płynął. Sens moralny, że słońce wszystkim świeci jednako, niech się nikt nie wywyższa, niestety, bo nie tylko profesor może spływać w kajaku. Ale również
boskie, no rany boskie, patrzcie. Jeszcze raz, panie Janeczku, proszę, proszę pana, jeszcze raz, jeszcze raz. No więc proszę pana, wchodzę, prawda, widzę, leży to pismo. Tak. Biorę, proszę pana, czytam. Tak. Raz czytam, proszę pana, drugi, trzeci i oczom ja nie wierzę. Chwileczkę, sekunda, jest napisane, że wygraliśmy Fiata 125? No to masz pan, czytaj. Ja nie wierzę, to jest niemożliwe. No, ja nie wierzę. Czekaj pan, 30 października, dzisiaj jest 13 listopada. Tak. Dlaczego ona nie powiedziała? Przecież książeczka jest wspólna na cztery osoby. Książeczka jest wspólna na cztery osoby. Tak jest, pan Piotr o tym wie? No nie wie, kiedy właśnie chciałem mu powiedzieć, to pan wleciał z tym kretynem. Tak jest, z jakim kretynem? Co pan kręci? Słowo honoru nie kręcę, no chciałem mu powiedzieć, proszę pana, ale on sobie nie dał powiedzieć. Nie, proszę państwa, kolejnym punktem naszego programu będzie jak zwykle niespodzianka. Niech pan przestanie pukać, panie Janku, dobrze? Panie Piotrusiu, wygraliśmy Fiata 125P. Panie Wojtku, tak, słucham. Panie Wojtku, niech pan się zajmie panem Jankiem, on jest dzisiaj niedysponowany intelektualnie. Nic podobnego, jest absolutnie dysponowany. O, tu jest pismo. Co to jest? Pismo z PKO, tam jest czarno na białym, że mamy Fiata. Panie Janeczku, panie Janeczku, kochana, dobrze się pan czuje. Ja owszem, dziękuję. Tak. To niech pan znajdzie kociubińską i zrobi z nią, powiedzmy, durszlak. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić piosenkę o przedmiocie codziennego użytku w wykonaniu Hermenegildy Kociubińskiej. Arrangement, exécution, musique et parole par... Aż Kociubińska, all rights reserved. Gdy wieczora pewnego stwierdzisz, drogi kolego, że cyniczna była miłość Jadwisi, Jadwisi, wiedz mój złoty chłopaku, że tam w kuchni na haku emaliowany durszlak wisi. Wyrwij zębami z muru ten hak, noc z ponurą, taka chwila każdego nawiedza. I zdej durszlak z cichistym i plej durszlak wzyczyste, lecz przecedzaj, mój miły, przecedzaj, bo nie każda twałza niestety jest prawdziwa, niektóre kłamią. Prawdziwe łzy to diamenty, a diamentów czasami żal. Więc przecedzaj, miły, więc przecedzaj dokładniej, diamenty odnajdziesz na dnie. A woda przez dziurki do szlaka, a woda przez dziurki do szlaka rurami odpłynie bral. A woda przez dziurki do szlaka, a woda przez dziurki do szlaka, a woda przez dziurki do szlaka. A woda przez dziurki do szlaka, woda przez dziurki do szlaka, woda przez dziurki do szlaka. Ja świetnie prowadzę samochód, tylko nie mam prawa jazdy, ale jak się jest właścicielem, to można w ciągu jednego dnia zrobić. Tak, ja też nie mam prawa jazdy, panie Wojteczku. To nic nie szkodzi, ale ja będę kierowcą. O nie, nie ma tak, ja też mogę jeździć, a ten samochodzik pójdzie na giełdę. Nie, dlaczego? Ale ja chcę jeździć. A ja chcę pieniędzy. No to ja, dobrze, ja dam panu pana wkład na książeczkę. Tak. Mało tego, ja dam panu 4000. 4000, co pan zwariował za Fiata 125, 4000 złotych? A ile niby? Panie Piotrusiu. Co jest, o co chodzi? Panie Piotrusiu, pan tu zostawił to pudło, to co z nim zrobić? Jakie pudło? Co mi mam chodź? To są dla mnie kozaczki. Panie Piotrusiu, panna Basia chce zabrać to pudło. No i niech weźmie to pudło, to są kozaczki dla niej, no. No widzi pan, że to są kozaczki dla mnie. Ale, Basiu, co pani? No będzie Panie Piotrusiu, kota pan nosił ze sobą. No i zaraz zwariowała. Czarodziejkę udaje, kozaczki w koda zamienia. Masz szczęście, że mam dzisiaj dobry humor, nic mi nie wyprowadzi z równowagi. Nie zabiera tej kozaczki i wol mi z oczu. Panie Piotrusiu, ja bardzo przepraszam, ale to jest kot. Kot? Kot, właśnie. Kot? Panie Janku, to na co pan czeka? Publiczność już niecierpliwi. Aha. Pan Kobuszewski, kot. Proszę. Gdy przyjdzie wreszcie noc,
najmilsza dla nas noc. Cichutko jak kot, leciutko jak kot. Cichutko, cicho, do twoich cieplutkich snów wkradnę się w noc znów, jak czarny kot. Promyczek włosów po cichu obetnę ci, żebyś na zawsze już kochała mnie. I kiedy zbudzisz się, zrozumiesz nagle, że nocą, że kochasz mnie, że jestem tu. I przyjdzie znowu noc, najmilsza dla nas noc. Cichutko tak jak kot, nadejdzie ranek. No zostań proszę, no, zostaniesz jeszcze, co? Ach, zegar kłamie dziś, kłamie dziś, kłamie. Ach, zostań to jeszcze noc, naprawdę to jeszcze noc. To tylko księżyc tak po szybach płynie i kłamie zegarek, wciąż kłamie tik-tak. No zostań jeszcze chwileczkę. Piesek to by mnie żałował, ale kota już mam Mietka. Cicho, tu są poważne sprawy do załatwienia. Cztery osoby na jeden samochód, nie wiem. Ja na przykład chcę kolor koniakowy, pan Piotr koral, a w ogóle ja najlepiej jeżdżę. O, przepraszam, Fiat będzie niebieski, ja będę jeździć. O, akurat, żeby go rozwaliła od razu. O, ja będę jeździć bez dyskusji, bo jestem kobietą i kobiety nie kozakują przy kierownicy. W ogóle to ja zgubiłam książeczkę. Oj, co? Szukam jej wszędzie już od 2 tygodni, dlatego nic nie mówiłam. Jak to? Jak to? Oj. Czasie? Nie ma. A może... Nie! To beznadziejna sprawa! Wymyśliłem! Panie Wojteczku, wymyśliłem! Jest nas 4 do tego Fiata i mamy, proszę pana, 4 tygodnie, więc każdy jeździ 1 tydzień. Rozumie pan? 1 tydzień. Co pan robi? Nic. Szukam Fiata. Panie Wojteczku, kuku! A poza tym wszystko w porządku, tak? Kuku, panie Janeczku, a czy pan wie, że panna Wasieńka zgubiła książeczkę samochodową? To kretynka! Nie! Rany boskie! Szukam jej już od 2 tygodni. Ty 2 tygodnie, ty szukam wszędzie, ty łamigłówo, ty rozrywkowa. No jak tu szukać, jak tu to znaleźć w tym bajłaganie? No właśnie. No właśnie. Panie Janeczku, ja biorę szafę, pan robi łóżko. Dobra, dalej jazda. Teraz się pan Piotruś ucieszy, jak się dowie. Panie Wojteczku, niech pan nie piśnie ani słowa, bo pan Piotrek mnie zabije. Zaprzepaściła cholera. Wszystko, proszę państwa. Mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień, no powiedzmy wieczór, a przed sobą jasną przyszłość. Niebawem będzie gwiazdka, potem nowy rok, a potem wiosna, lato, jesień, zima. Przed zimą zabezpieczamy podwozie. No naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jest sympatycznie, bardzo przyjemnie. Mamy również dla państwa zanadrzu. Zdaje się, że moi przyjaciele potwierdzają mój pogodny nastrój. Halo, przyjaciele! Ale nie tak głośno, nie... Najmocniej państwa przepraszam. Mam jeszcze dla państwa w zanadrzu 3 nogi, które zaśpiewają i zatańczą dla państwa pogodnych nastrojów. Utwór w rytmie tanga o braku, że tak powiem, szczęścia w miłości. Zmęczony do domu wracam i sięgam do książki kart.
Ech, na cóż mi ciężka praca, jeśli to tylko był żart. Ech, na cóż mi ciężka praca, jeśli to tylko był żart. Brak mi tylko szczęścia, miłości, choć do mnie pieniądze mam. Biedak mi fortuny zazdrości, a ja się upiję znów sam, brak mi tylko szczęścia w miłości, choć kraje dalekie znam. Biedak mi podróży zazdrości, a ja do stu kładę się sam. No i co ona wybroja? Co ona, nie wie, że ludzie śpią o tej porze? Słowo honoru, że to nie ja. Ja sobie tu jestem cichutko z tym kotem od pana. Panie Wojtku, co ona mówi? Panie Piotrusiu, daj pan spokój. Panienku, co pan wyprawia? Tak. Panie Piotrusiu. Ach, pan jest dzisiaj w dobrym humorze. Wspaniałym. Cudownym. To ja panu powiem. Ona. Tak. Zgubiła Fiata 125P. Dobre, co? Zaraz, chwileczkę. Jak to zgubiła? No po prostu, nie ma Fiata! Co nie ma Fiata? Co? Ja zgubiłam książeczkę i tego Fiata nie dostaniemy już nigdy. Zresztą to się chyba dobrze złożyło, dlatego że przez tego Fiata to by były nieporozumienia tylko w zespole. Jak ona śmie mówić coś podobnego? Całe życie zmarnowane przez to. Marzenia moje poszły, tyle roboty! No dobrze, to niech mnie pan teraz zabije, bo to jest tak wszystko jedno. Chwileczkę! Wsiadzie! Nie ma! Nie ma! Łóżko! Nie ma łóżka! Niechętnie na klucze patrzę i ciężko otwieram drzwi. Ach, czemuż nikt skóry gładszej nie miał i nie ma niż ty. Ach, czemuż nikt skóry gładszej nie miał i nie ma niż ty. Brak mi tylko szczęścia w miłości, choć do mnie pieniądze mam. Biedak mi fortuny zazdrości, a ja się upiję znów sam, brak mi tylko szczęścia w miłości, choć kraje dalekie znam. Biedak mi podróży zazdrości, a ja do snu kładę się sam. Sanie. Nie ma? Nie. Już nigdy nie będzie? Chyba nie. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz kolejny Żyjmy Tak Wydarzy kabaret. I zapraszamy w grudniu na imieniny. Zapraszamy państwa jak zwykle do finału. Pewny krakowski piekarni. Piekarz imieniem Kamil powiedział, że raz w jastarni zabrał się korniszą, namieszał brabra, a płynął gdzieś na okręcie posłowie i referenci, a świat się w kółko kręci. Jak gdyby, 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 nigdy, nigdy, nigdy. Wszystko już było, rzekł Ben Akida, a gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi uśnięci i rak i ryba, świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu. Stajnia wytwarza konie, udzielnia u nosy konie, muzyk pisze symfonię, historyk pisze piękne historie, tu liścik, tam dokumencik,
anegdota z Herodota. A świat się w kółko kręci, jak gdyby, 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 gdyby. Wszystko już było, rzekł Ben Akida, a gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi urznięci i rak i ryba, a świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siu, 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 hopaj siu.